Zanim zaczniemy sobie odcinek, bardzo ważna informacja drogi widzu Teraz na fanpage'u Glewi możesz odebrać sobie kod na lege item shopa Czas chyba jest do 16 marca, sam item shop jest na 3 dni Można odebrać raz na dane konto Wpisujecie sobie to w voucherach, czyli item shop voucher, zatwierdzacie kodzik Otrzymujecie sobie taką skrzyneczkę jaka jest tu Pakiet powitalny i macie cały item shop nawet na więcej, bo jest aż na tydzień ty. No to szefito, tylko od czego dostałem miecz, to nie wiem, bo to trochę nie powinno być, że dostaję miecz. Chyba że jest dwuręka, dobra? E, dostajecie też oczywiście pecika, dostajecie monta i pierścień Facebooka na dni 3. Tak wygląda i item shopping, wyłączmy na chwilę ten całkiem ładny. Nakładka nie pasuje, ni dudu, ale misio za 20 zł, zdjęcie zawsze chętnie zrobi. A teraz zaczynajmy. No witam, widza. W tym tygodniu turniej, więc trzeba się przygotować. Przygotowałem się na klikanie rękawiczków PVP, poklikamy. Natomiast co ważne, wyniki gdzieś tu. W tym odcinku nie będzie, bo nie wiem, co jaki będzie następny. Ale możesz napisać komentarz, co sądzisz o turnieju, jak już go zobaczysz. Tylko najpierw trzeba do niego dotrwać. A żeby to zrobić, to trzeba rękawiczki kliknąć. O tym, że akademia jest przedłużona, to już pewnie widz wie. Więc zapraszam do reflinka: oczywiście w opisie. A my robimy tak i rękawiczków mamy w bród. I zobaczmy tylko, czy nie ma żadnych perfów. PERFów nie ma, więc możemy sobie poklikać. I najpierw na dwójki, tylko żeby nam tu ładnie wchodziło, o, hopsa, hopsa, hopsa I jedna jedynka mi zostanie, ale to się jakoś ogarnie Teraz na trójki, żeby coś weszło, ty no, e, no tak nie rób Co zabrakło? Aha, wonów zabrakło, dobra, jeszcze 10 wona e, Ulepszanie rękawica, hopsa, ale popaliło, ja pierdola No ale jest autostradka, a czego zabrakło? Aha, delikatnych sukien. Dobra, to się ogarnie. Na dwie rękawiczki, bo na więcej mnie nie stać, więc miejmy nadzieję, że to wystarczy. Rękawica PVP raz i dwa. Czy jest perf? Nie ma. Czy jest perf? Nie ma. Ulepszanie rękawica. Jedynka, jedynka. I jest dwójka, dwójka, dwójka. I jest trójka, trójka, trójka. Daj czwórkę. I nie ma czwórki. No i zaczynają się schody. Dało się po taniości, zajebistej taniości, kupić książki Ninjatyka. Zapłaciłem od 5 do 15 wąt za sztukę. Mam 8 sztuk, więc liczę, że zrobimy zakres piątkę. Mamy dwójkę, trójkę, dwójkę, dwójkę, trójkę, ty, no nie rób mi tak, trójkę znowu, e. Jedynka, aha. No tośmy nieźle porobili, mamy też umiejętnościowca, ale chyba nie chcę próbować za dwa um, chyba nie Ja poszukam jeszcze tych ninjatyków, ale no niezły skamik u razu po 5 wonów, 3 książki, 15 won poszło, to dużo, wiadomo, ale no nie podoba mi się to jak to wchodzi, poczekaj kilka sekund, z dwójki na dwójkę z dwójki na trójkę daj piątkę. Jest, kurwa, dobrze. Jest piąteczka. 10 ninja, 10 od poniża. O to mi chodziło. Jak to mamy z głowy, to teraz, póki mam wony, zająłbym się dwiema rzeczami. Zbroja plus sztylety i trzeba zrobić kadeki. Legendarne i mityczne, no bo generalnie 2116 wonów na postaci, no i chciałbym to spróbować ruszyć. Wiadomo, jak wejdzie, to wejdzie, jak nie, to trudno. I zacząłbym właśnie od tych mityków na ninja. Tutaj bym widział jedną górę i to naprawdę góra, dwie próby, no bo do tanich to nie należy. Najpierw trzy takie kadeki, i teraz jak sobie zjedziemy na dół i wejdziemy tutaj. No to jak widzicie, te koszta są dość konkretne: 30 tysięcy PO to jeszcze jest ok, ale delikatne sukna i pergaminy trochę kosztują, a różnica jest to 10 na Ninja, gdzie tak jak mówiłem, damage'owo raczej nie mam się czego obawiać, bardziej odpornościowo, więc. Jedna, maksymalnie dwie próby. Więcej nie przewiduję, tylko do tego muszę dokupić sobie sukna, bo jak widzicie, tych nie mam. Mamy dokupione, więc zrobimy co do rękawicy, o której mówiłem wcześniej, że jeszcze chciałem robić ją na piątkę. No chyba rezygnuję z tego pomysłu. Głównie dlatego, że nie mam już rzemyków, a procenty niestety są dość małe. Zostawię to na zasadzie takiej jak zrobię, to zrobię. Jak się uda, to na sam koniec, ale teraz bardziej mi się wolał skupić na podbiciu tam bonusów na maksymalne, czyli na piątki. I. Tego bym się trzymał. Tylko najpierw tego Kadeka mitycznego, kamień duszy ninja, ninja, ninja. Mamy mityka, no i bardzo bym chciał, żeby to się udało i żeby to za pierwszym weszło. Mamy mniej więcej 20%, czyli 50%. Albo wejdzie, albo nie, i oby mi weszło. I został pomyślnie. Teraz, jak chodzi o resztę kadeków, powytwarzam i powymieniam. Tutaj wsadzimy na pewno legendarnego powtórki i zastanawiam się nad śmierci, chociaż on mi wiele nie zmieni. A za bardzo do broni też nie mam czego innego wsadzić, więc być może nawet zostanę na dziewiątce, no bo to mówię, wiele nie ruszy. Natomiast co najważniejsze, to będzie legę KD powtórki. No i tutaj będzie trzeba robić tak po jednej próbie, żeby, wiadomo, za dużo też nie wydać. No, a żeby to weszło, więc może za pierwszym. Za pierwszym niestety nie, więc zobaczymy, ile prób będzie potrzebnych. Za trzecią próbą udało się legę powtórkę wsadzić. No i teraz tego kryta. Tylko tak jak mówię. Ja nie wiem, czy jest sens wkładać cokolwiek innego niż zwykłą dziewiątkę i nie marnować kadeków. No bo żeby mieć 100% nakryta na skillu potrzebuje albo 400, albo 500%. W tym momencie nie pamiętam tego za cholerę, bij zabi nie powiem, ale albo 400, albo 500. Te wartości generalnie chyba nagle w ogóle są nie do osiągnięcia, a te dodatkowe procenty aż tak świetnie się nie, skal nie skalują, no bo 10% przy 400%, no to jakby to jest promil, więc ja bym wsadził tutaj dziewiątkę zwykłą, nie kombinował, bo to też nie ma co tracić bezsensownie pieniędzy. takież tyle mi wystarczą. Teraz trzeba zająć się Zbroją, no i tutaj mam troszeczkę większą zagwostkę, no bo można wsadzić w sumie kilka kadeków. Uchyłka generalnie nie jest mi potrzebna, no bo on gra arczerem, więc te uchylenie mi nic nie da. Wiadomo, na pewno musi być KD uniku, musi być KD witalności. No i teraz jest pytanie pomiędzy KD obrony a KD przyspieszenia. No i teraz, co mi da więcej? Sam dev. Niekoniecznie jestem przekonany, żeby on nagle widział do PvP, więc raczej pójdę w przyśpa, żeby mimo, że brakuje mi 5%, chociaż w sumie po co mi lega? Jak tam tylko 5%, bo taki jest kap ruchowy, i co byś więcej nie robił, to więcej nie pobiegniesz, no to może tylko dziewiątkę by wystarczyło i też nie palić bezsensownie pieniędzy. No i to jest, widzicie to, trzeba sobie pogadać, to wtedy człowiek wie: Niestety nam Witala spaliło, a gdzie Uniku, a Uniku spaliło. Biorę się za wkładanie, zobaczymy kiedy wejdzie. Witala za drugim udało się wsadzić teraz KD Uniku. Też za drugim, więc świetnie. No i tutaj, tak jak mówię, ja wsadzę zwykłą dziewiątkę z Spida. Tutaj z mitykami już nie ma sensu kombinować, bo generalnie też jasne można by było i pójść te mityki nawet bardziej, no bo tutaj obrona plus 5%, tutaj HP dużo więcej, tylko że to by był chyba przerost formy nad treścią według mnie. No i jeszcze ewentualnie powtórki, ale to jest różnica 5 szybkości zaklęć i 10 na ludzi tylko i wyłącznie, a uważam, że to nie ma sensu, bo sam tytuł, na przykład nad postaciudami 10. 10, więc przerost formy nad ceną tego I chyba nie ma po co się aż tak zażynać Natomiast nad czym ja bym chciał się teraz zażyżnąć To te dwa defensywy I spróbować, żeby może piątka jakaś weszła Tylko no widzicie, brakuje mi teoretycznie wszystkiego Ale mam wony, więc poklikam te po dwa kadeki Tylko pewnie mi jeszcze będzie brakować kadeków, dokładnie e, W sumie to tylko powtórki, więc może kupię z rynku no i spróbujemy te dwie próby. Jak coś się uda, jakąś piątkę wsadzić, to od razu w zbrojkę wsadzę. A jak nie, to w zbroję wyląduje ta trójka i też nie będę się nad tym jakoś mocno pocił. No i jest wszystko na te dwie próby. No fajnie by było na przykład dwie piątki dostać, ale uważam, że to jest praktycznie chyba nierealne, aby coś takiego się stało. No ale nie wyprzedzajmy faktów, bo może akurat i pierwszy trójka i drugi dwójka. No to no cóż, trójkę wsadzać do talika. No nie wiem, zostawiał. A ta dwójka, no cóż, tym razem nie oddało. Teraz trzeba tylko zrobić sloty w taliku i slot w zbroi dla ninży, żeby tutaj wstawić tą trójkę i też nad tym się już tak bardzo nie spuszczać, bo to też jest taki, nie wiem, bez sens trochę. 10 odłamków energii mamy po 50%, więc aby odłamki, alchemia, wytwarzanie, odłamek, zrób mi za. Aha. No, to, żeś mi zrobił za wszystkie. No, to nieźle, żebym sobie zrobił. To może zrobimy tak, tylko jeszcze wona zabrakło. Tak i tak. No, i 115 to już lepiej wygląda. Kamień dłuższy, wytwarzanie i odłamek kamienia dusz. Niepomyślny, niepomyślny i pomyślny. Dobra, dodajemy i KDK trójkę wkładamy, bo, tak jak mówię, nie ma co też lecieć, nie wiadomo jak. Bo to dużo nie zmieni. Wsadzimy piątkę, wsadzimy trójkę i do to, to wszystko do talika. Tylko do talika to też trochę kosztuje niestety, bo jak widzicie 100 bonów, 200 tysięcy PO, no i takie rzeczy. No to też trochę koszta są. Chciałem jeszcze slot w taliku teraz zrobić na szybko, ale tęczowych pereł w ogóle nie ma na rynku, więc chyba teraz nie zrobię. Trzeba będzie z tym poczekać, jak sobie pobiję bossy. Natomiast zajmę się inną rzeczą, którą też trzeba by było zrobić, tak jak mówiłem, i są to ulepszenia tego wkładu w rękawicy. Zawsze to będzie 6 na klasy, a nie 1. Co generalnie jest dobrym bonusem. Wszystko jest, ale żem się z dzwonów wyprób, bo bardzo drogie te dusze. No ale dobra, jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest pięć bonusów. Ulepszamy. Hop, hop, hop. Dzięki bardzo. Jest na stopniu czwartym. Daje mi sześć na klasy, sześć z ręki, sześć szycia, sześć inta, którego tutaj nie potrzebuję, ale ważne, że jest zrobione. W tym momencie jedyne, co mi zostało, to ruszyć dupkę z powrotem na bossy. No bo nic więcej do roboty nie mam, a dungów nie chce mi się biegać, więc zostają, znaczy dungów mi się nie chce biegać, więc zostają tylko bossy. No, dobrze mówię, to widzimy się jak trochę pobiegam. No Bigi to jest agent, dostałem tylko PW, no ja już zakręciłem, bo chciałem wiedzieć od rana co mam do roboty. On boi się skonfrontować tutaj ze mną przez Discorda, więc losuję sam. Niech coś odda fajnego, taka stówka w postać, bardzo przyjemna by była, byle nie dungeony, bo mi się tego nie chce latać, nie? Bij metiny 2000. A to w sumie nie głupia. Dobra, 2000 metinów. Lecymy dół ale Kara wylosowana. No to nie ma wyjścia. Statystyki. Reset. Zero metinów. I lecimy. Widzimy się na dwutysięcznym No dzień dobry. Metiny zbite. Nawet się trochę zapędziłem i o 4 za dużo. I jednego władcę sobie zbiłem. Ale to dlatego, że oponkę zbiłem i przywołanie wypadło. No to sobie dobiłem. Metiny z bani to teraz czas wrócić do rozwoju PVPK. No i kończymy panna turnieja. Ja to generalnie jestem już za tym, aby tylko doklikać sobie te tutaj temki, no i zrobić slot w, tutaj w amulecie, żeby dodać sobie tą przebicia piątkę, ze względu na obrażenia i na klasy, więc tylko tyle i aż tyle chciałbym zrobić. Co prawda, jest 800 wonów i są jeszcze odłożone tutaj krysie zaklęty, które skupiłem po poniżej 30 wonów z rynku i to było wczoraj, jak skupywałem, więc coś tam sobie klikniemy, coś tam porobimy, natomiast to to już ostatnie szlify, które chcę wykonać, bo po prostu chcę sobie troszeczkę odpocząć i do turnieju już wyjść tak, jak jestem zrobiony. Raczej już nie ma sensu tam nic więcej pakować i na siłę się spuszczać nad tym turniejem, bo co ma być, to i tak będzie. Więc najpierw może zacznijmy sobie od amuletu. No tylko jest jeden problem: nie ma tęczowych pereł, więc no teraz tego jednak. Nie zrobię, natomiast zostawię jakieś wony, i może coś z tego się urodzi. A teraz dokupię aby duszę zaklętych i w sumie parę Krysi. Jeszcze parę wonów ze sklepu na szybko wpadło, więc poulepszamy to, ulepszymy pierek. I po prostu, a kurwa nie ulepszymy perły, ja pierdziele, dobra nie no to perły może kupię, dobra coś spróbuję zaradzić, bo przekraftowałem swoje perły jeszcze na ten czaki. niepotrzebnie jak widzę. No to perły nie kupię, bo nie ma, będę musiał dodropić, ale, 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 jest jeszcze coś takiego jak amulet blasku plus, 10 pona klasy i tutaj potrzeba 50 zwoje exo plus, 50 rat exo plus i 10 tysięcy sukien. Na to mógłbym spróbować się wykosztować, tylko zobaczę, co trzeba na te rady i z plusem. Dobra, znalazłem ile trzeba. Trochę by to kosztowało, ale jest to w zasięgu 50 rad, 50 EXO. No, dałoby to radę zrobić: 5000 rad, 5000 EXO i potem 10 tysięcy tych, no ale 10 od klasy piechotą nie chodzi. Dokupiłem, klikamy Pierek i teraz będzie na szóstce i teraz Potencjalnie mógłbym go wrzucić na siódemkę. No tutaj trochę dochodzi, więc można by było to zrobić. Tylko 110 level zwierzaka by był potrzebny na ninja wrzucić. No i doszłoby. Nad tym pomyślę, ale teraz skupmy się na ekwipunku. No i głównie na tej odporności na ludzi. Mimo wszystko, więc starcza na 7, zawiodłeś. Zawiodłeś, zawiodłeś, ulepszyło i na 8 ulepszyło Dobra, bo generalnie chcę do ósemek docelowo ulepszać Bo wyżej zobacz, że... Chociaż dwa od ludzi Kurde, raz bym spróbował Najwyżej program więcej niż zakładałem w tym tygodniu I wrócę się jeszcze na bossy Ale po 29 won za krysie. No proszę Cię, ja to biorę Ja to kupuję I ja tu klikam na 9 Na 9 no, ty kurwa, podła. No to na więcej nie mam. Na tyle co zostało, będzie to jedna próba. Tylko czy to, czy może takie kolczyki na 8? Ale to tylko jeden odporności na obrażenia by doszło. A tutaj znowu doszłyby. Ale jeden ludzi, jeden um. No kurde, tak średnio. Tutaj też po jeden. A w butach od ponad trucizny nawet nie dochodzi. No i w naszyjniku szybkość zaklęcia też tylko jeden. No to spróbuję to tarczę. No, i siedzi pięknie. Dobra. Nie ma co zaprzestawać i iść na łatwiznę. Robimy jeszcze jedną rzecz. Jest to amulet wojny, tylko nie wiem, o tu jest amulet wojny. Mam 2000 pyłów, kliknięty dzięki. No, i teraz zaczyna się zabawa, bo tutaj, jak widzicie, potrzeba trochę rzeczy. Dużo rzeczy ale myślę, że damy radę to zrobić. Kupiłem sobie te podstawowe szkatułki, wytworzyłem 12 symboli. Generalnie docelowo będę potrzebował ich więcej, ale do tego potrzebuję późne dungi. Te podstawowe będę kupował, natomiast tutaj dalej jak widzicie są potrzebne też szkatułki twierdzy Razadora, które mogę sam tak naprawdę wydropić, więc tym wolałbym się zająć i pójść i je wydropić. Dlatego też zrobię sobie rozpiskę, których szkatułek ile potrzebuję i biorę się za robotę. Nie odpuszczamy i ciśniemy do końca. Do samej niedzieli. Ruszyły derby. Zacząłem wystawiać itemy na sklep, te, które już wiem, że aktualnie nie będą im potrzebne. Potem po turnieju będę żałował, że je wystawiłem, ale muszę to wygrać. A przynajmniej postarać się to wygrać. Więc wystawiłem wszystko, co mogłem. Aktualnie 32 wony, ale to dlatego, że skupiłem trochę szkatułek, komnaty smoka, węży i trytona te już mam, brakuje mi 100 komnaty smoka, ale to sobie nadropię, zrobię sobie jakieś chary i jak się nie pojawi na rynku, to po prostu sam to wydropię razadory, teraz właśnie jestem w trakcie dropienia, no bo to mogę sobie wydropić w miarę na spokojnie i tak samo sfinksy, też postaram się sam wydropić, a aktualnie wszystkie pieniądze przeznaczam w to, żeby skupować szkaty darkona, mam już 400, brakuje mi drugie tyle czyli drugie 400, no i potem jeszcze symbole zwierzaka Ich tam jeszcze kilka będzie brakować. Tego jeszcze nie podliczałem dokładnie ile, ale jestem dobrej myśli. Raczej powinienem się z tym wyrobić. Wystawiłem totalnie wszystko, co mogłem. Dzięki temu na sklepie do zarobienia mam coś koło 8000 won. Więc cóż, pożegnałem się z kadekiem przebicia piątką. Nie ma go już tutaj. Miał być w amulecie, ale te 5 na klasy aż dużo mi tak nie zmieni. A ta odporność będzie mi potrzebna, bo Bigi na filmie zrobił amulet. a on dużo dá, Plus tam porobił jeszcze inne rzeczy, więc będzie też mocno twardy, więc i ja twardy być muszę, bo dagerem go i tak damage'owo przebije. Kwestia ustojki, więc potrzebuję jak najwięcej odporności, jak najwięcej odporności na ludo, odporności na umo, odporności na wszystko. Mam ku temu pewne plany, tak jak mówiłem, ten amulet blasku plus, plus oczywiście ten relikt, znaczy amulet spróbuję go zrobić na plus 15, ale dopuszczam myśl, że zrobię go maksymalnie do plus 10. W razie co zobaczymy jak to będzie Przeszkadami na rynku, tak, żeby dało się to jakkolwiek sensownie zrobić. No i też myślę nad tym, żeby pójść tutaj w PETA, zrobić to 10 na ludzi, 2 odpona ludzi, tutaj 5 odpona odporność umiejętności. I tutaj jeszcze jedna jakaś była, tutaj, obrażenie umiejętności i odporność na obrażenia jest 5%, więc generalnie no wypadałoby to zrobić. Kwestia jest taka, że każda z tych run to 1000 won, czyli 3000 won, 30000 rad i 30000 EXO, więc to może być dość ciężkie. Więc priorytetem będzie ten amulet 10 odpona klasy, bo to da najwięcej. Na takim głównym, głównym założeniem, no to amulet wojny, jak go zrobię, to będę myślał. Co zrobić jeszcze, żeby uderzyć więcej, ustać więcej i wygrać to PVP? Mam wszystko. Jeżeli nie pomyliłem ilości, to od buta robię go na plus 15, bo jak sobie zobaczycie, wszystkie szkatułki są, więc zostawiamy symbole są. Wszystko jest, więc teraz aby tylko wyklikać całość tego amuletu, to okolice 5 tysięcy won. Tak mniej więcej by wychodziło. A, jeszcze na plus 15, dzięki i zrobiony. Dalej się zrobić nie da. To jest maks, jaki się da. Zostało 1153 wonów. No i teraz bym się skupił na tym, żeby zrobić ten amulet, który jest z odporna klasy 10%. No bo on będzie bardzo, ale to bardzo potrzebny. Dlatego też teraz wezmę się za to. Tylko tutaj potrzeba 5000 tęczowej perły, którą muszę najpierw wydropić, więc. Idę na bossy. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest mała rozdzielczość i słabo to widzicie, natomiast muszę wykonać jedną rzecz. Jest to remix umiejętnościowca. Mam trzy książki. Nie chcę marnować bez sensu bonów, a chcę mieć to na zakresie piątym, bo wtedy dojdzie mi tutaj dwa umów. I generalnie chodzi o to, że mogę dokupić, ale jeżeli nie potrzebuję, w te trzy książki się zmieszczę, to chciałbym się zmieścić, więc mamy trzy. I mamy 5. No i dobrze, dobra decyzja. Nie będę musiał dokupować. Natomiast jest jeden problem. Nie ma więcej książek klasoznawcy aktualnie na rynku. Muszę wyczekać. Mam jedną, ale jedną nie będę miksował, bo różnica jest tutaj 4 na plus mogę wyjść. Ale mogę wyjść też 5 na minus, więc wolę tego nie dotykać i poczekać, aż będzie. Ale ważne, że chociaż to jest wbite. Mamy czwartek już, więc coraz bliżej turnieju. No i ja w nocy byłem sobie na respach. Dość sporo ich zbiłem. 1091 won, było więcej, ale kupiłem pewne rzeczy. Po nocce wystawiłem jeszcze i na sklepik, 420 won do wypłaty, 1668 do zarobienia. I teraz, co mamy? 1551 szkatułek zaklętych, dodatkowo tutaj dokupiłem do prawie 10 tysięcy rad i egzo, no rad brakuje trzech, to się zaraz wydropi, no i to pozwoli mi zrobić runę peta, mając plus te 1000 wonów oczywiście, tylko tutaj z runą peta jest problem taki, że nie wiem, którą wybrać. Od obrażeniem umiejętności 5%, dość sporo. Odpo na ludzi 2%, trochę mniej i tutaj odporność na obrażenia i obrażenie umiejętności po 5%. Ale nie wiem, jak działają odporności na obrażenia. Czy one są na wszystko, czy raczej na hity. Bo jak na hity, to tego nie potrzebuję i raczej pójdę w te odpo na umy. Dodatkowo też mam 4100 tęczowej perły, więc zaraz będę mógł zrobić ten amulet blasku dodatkowy, bo aby 900 perł brakuje. Chyba ci się gościu coś. Pojebało, ale nie wiem W każdym razie Czy coś jeszcze będę chciał zadziałać na postaci Może być ciężko, bo Zostały mi odpały na 8 godzin A nie chcę brać SM-ów Bo wtedy Bigi też będzie musiał wziąć SM-y I boję się, że coś z nich Wykombinuje takiego, że mnie połamie Tam na tej arenie, więc Chyba wolę nie dobierać I... I cóż... I do niedzieli już nie grać? No kurde, to jest też pytanie: Co zrobić? Można też zawsze zarobić na SM-y, no, to też jest jakaś opcja, ale nie wiem, czy chcę wydawać. W każdym razie, teraz idę jeszcze na bossy za chwilę, żeby dodropić do tych tęczowych pereł. A tutaj otworzymy te 1551 szkatułek zaklętych i zobaczymy, ile Krysi wpadnie do 26, czyli całkiem przyjemny wynik, będzie można coś jeszcze eku poklikać, przynajmniej popróbować, a tutaj wpadły mi kolejne perły i to ponad 1000, więc w sumie chyba nie muszę iść na te bossy, bo teraz kliknę i mam 5000, ale i tak sam craft zrobię raczej na ninjży, bo tutaj jest jakaś ikonka i ja nie wiem, co ona oznacza, nie wiem, które temy są do handlu, a które ikonki są, że nie do handlu, chuj to wi, bosebigina wymyślał jakiś ikonek, Cholera wie. A nie wiem, czy te ikonki są gdzieś opisane. Nie chcę mi się tego szukać też. No niby nie powinno być. Taką łączną to jest to, że jest ten żółwik z kółkiem i depo. Ale nie wiem, co oznacza to gówno ze skrzyżowanym mieczem. Za cholerę. Więc yy, nie wiem. No, raczej nie będę tego tykał. Raczej zrobię to po prostu na ninży, żeby był spokój. W każdym razie, to mamy z bani to może byśmy kilka tych ulepszeń zrobili a przynajmniej prób na ulepszenie kwipunku i zobaczymy co nam z tego wyjdzie ulepszyłbym zbroję na 9 i sztylety na 9 bo tam dojdą mi umy ewentualnie popracowałbym nad paskiem do plus 8 i jak się uda to wtedy dopiero reszta Zrzucę ku i zobaczymy. Zrzuciłem te trzy itemki, które mają sens jeszcze przy ulepszaniu czyli zbroja, sztylety i pas. No i zacząłbym od tego pasa, bo tutaj dochodzą mi też umy, dochodzą mi też ludzie, więc na plus 7 i teraz na plus 8 kolejne umy. Jest i na plus 9 kolejne by doszło, ale tylko 3 na ludzi i jeden um. Więc to się nie do końca opłaca, bo tutaj dostanę 3 umy i 3 na ludzi, więc lepiej sztylety i sztylety są na 9. I teraz jeszcze zbroja, bo tutaj dostanę jeden odpo na ludzi, dawaj, kurwa, jeden krysz zaklętych, jednego kupię. Kupiłem na dwie próby, znaczy chyba, czy 11, właśnie 11, czyli jeszcze jednego, e, no bo dość tanio było. No to w sumie jedna próba na zbroję, jedna na pasek i myślę, że będzie sikalafon, więc próba tu, zawiodłeś, kurwa, ale to odpo ludzi by się przydało, mimo że to tylko 1%. Ale ja wiem. Dobra, no tu nie wyszło. I tak jeszcze płynę na bossy. Spróbujmy z paskiem. Może akurat to odda. Dlaczego by nie? No i niestety nie. Na dwie rzeczy już mam rzeczy nazbierane. I wiem, jak to zabrzmiało, ale amulet u Uriela. Zrobiony. Czek. Dobra, to mamy. Daje mi on 10 odpona klasy. Niech sobie leży. Kolejna rzecz. 10 tysięcy rad, 10 tysięcy egzot, 1000 wonów. No i postanowiłem, że najpierw, mimo wszystko, pójdę w tą runę odporności na obrażenie umiejętności. Może jest to błąd, prawdopodobnie jest to błąd, nie wypieram się tego, ale. No, nie wiem, wydaje mi się, że to da więcej po prostu, może jest to życzeniowe myślenie, zobaczymy, mam nadzieję, że nie, więc artefakty runy, runa bossów i jest tutaj odporność na obrażenia umiejętności, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć tysiąc wonów poszło, dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy EXO, czyli e, dwa tysiące wonów mniej więcej taka przyjemność. No ale da mi to właśnie tą odporność, czyli mamy to wsadzone, pięć odponałmy jest. I teraz tak, jak się przeniesiemy teraz na drugą postać to tutaj mam, jak widzicie, jeszcze 978 wonów, no i szkatułki, 959 plus tęczaki do sprzedania, plus skrzynie run i tak dalej, i tak dalej, więc jeszcze troszkę mi kaski wpadnie, mam nadzieję. No i chciałbym zrobić jeszcze jedną runę i ta runę, którą ja bym chciał jeszcze zrobić, to jest ta, silny ludzi i odpoludzi, bo odpoludzi jest ważne, nie? Natomiast, żeby to zrobić, potrzebuję Krysie, które sprzedam, żeby sfinansować te rzeczy. I mam nadzieję, że to się powiedzie. No i to jest może życze... myślenie życzeniowe, ale bądźmy myśli dobrej. 959 szkatułek, 20 kryształów po 30 wonów, 600 wonów. To mi da 1000 rat mniej więcej. Znaczy 10 000 rat. No, stanie jeszcze tyle, drugie tyle na egzo, no ale. Trzeba spróbować. Ten czaków, które mi zostały po na sklep, jeszcze jeden odpał musimy zrobić i robi się go tutaj. Są so, to tak, Życie Boga Smoków, ono generalnie, jak widzicie, kosztuje jeszcze PO, których tutaj w sumie nie mam To zaraz sobie z Ninja przyniosę, Ale wytłumaczę o co chodzi I sobie to zrobię na spokojnie Życie Boga Smoków 25% A to daje 10% To jest 15% max HP więcej Atak Boga Smoków da o 5% wartości ataku więcej I obrona o 5% obrony A z tego co wiem Ale nie wiem na pewno Ale tak mi się wydaje, że obrona działa ogólnie Nie to, że ten def, def, który jest tutaj Tylko taka ogólna obrona przed wszystkim Więc no to może też dużo pomóc. Dlatego to zrobimy. No generalnie można by było jeszcze porobić te permowe rzeczy, ale one mi dużo nie zmienią, a wydałbym wony i w sumie niepotrzebnie, więc aby przyjąć sobie PO, zrobię sobie po 10 tego, bo na PVP tyle powinno wystarczyć. No ale, że alchemia mi się skończyła w czwartek, a ładowałem ją we wtorek, no to kurwa grubo jest. Jest szansa, że ta runa wyjdzie. Mam 1639 won i sprzedaję właśnie 20 Krysi po 30 won sztuka. Jest to kolejne 600 won, czyli mamy 2239 wonów. Dodatkowo ze sklepu jeszcze 1500 do zarobienia, ale w tym momencie będę mógł kupić rady EGZO i brakujące wony dorobić chociażby na bossach. Robimy drugą runę. I nawet nie zabrakło wona, ty, dobra, nie ma tragedii, jest po 10 tysięcy, zostało 1056 wonów na czysto, ale klikniemy to. Teraz kliknę tą na ludzi, bo ona daje to odpo, te dwa odpo teoretycznie dużo by nie powinno zmieniać, ale wiecie, procent składany, każdy wie jak to działa, więc lepiej zrobić niż potem żałować, kolejne 10 run zrobione. Wyklikamy na lewym, na lewym to kliknąłem, żeby potem nie było. Mamy dwie runy. Teraz w teorii brakowałoby mi jeszcze wciulkasy, czyli około 2000 WON, i chciałbym jeszcze kliknąć obrażenia UM i odporność na obrażenia, ale wątpię, że to się uda. A te 5% umów, no umówmy się, jestem w stanie osiągnąć, klikając sam pasek, bo tutaj wtedy dojdzie jeszcze z przetopów i tak dalej, i tak dalej. Więc. Chyba po prostu zostanie doklikać EQ na chociaż ósemki, może spróbować na dziewiątki. No i to chyba by było na tyle. Co prawda, w teorii, ale tylko w teorii, można by było jeszcze pasywę podbijać, ale umówmy się, jest to nierealne w tym momencie, bo książek nie ma na rynku i raczej ich już nie będzie, więc zostawię ten temat i tyle. Jeszcze opcja jest podbicia tutaj, ale wydałbym na to jeszcze więcej wonów. I to też się mija z celem. Wytropiłem Krysi na taką jedną szybką próbę. Jak widzicie, is się skończył, więc będzie trochę ciężej, ale trudno, damy radę. Natomiast, jedna próba. Sześć kryształów zaklętych, są dusze, są tęczaki, są wony. I 30%. No i zaraz, za dwa, za trzy, na dziewięć wchodzisz ty. Mhm. Tak sobie luźno sprawdzam, czy są szanse na zrobienie pasywy P. No i w teorii te szanse są. I to tak nawet w mocnej teorii są. No i chyba bym zrobił. Spróbowałbym przynajmniej. No bo pojawiły się książki. 500 książek 100 won. Potrzebuję 3000. No i resztę dodropić. Czy do niedzieli jest to możliwe, żebym to zrobił. Kurwa. Chyba lepiej zaryzykować, i wbić, ile się uda. Niż nie zaryzykować i stracić tą opcję. No, nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba będzie trzeba zaryzykować i skupię to i spróbuję to wbić. Myk jest taki, że stać mnie na razie na chyba połowę pasywy, więc połowę zrobię. Będzie do G5. No, i dzisiaj, jak się uda, to zrobię resztę, mam nadzieję, więc na początek. 10 takich odłamków to już jest 500 won i teraz idziemy do mistrza UM pasywnych i to jest pasywa arcymaga. Arcymak, arcymak, arcymak. Tych robimy też 10 i teraz jeszcze potrzebuje umiejętności wytwarzanie i tu. A, czekaj, czekaj. Broszurek nie mam. Idę broszurki jeszcze szybko dokupić. Teraz mnie będzie stać, żeby to zrobić bez problemu. No i potrzebujemy Konfucjusz, umiejętności, wytwarzanie i rada plus. Tutaj robimy 10 i zwoi exo EGZO robimy 9. Dobra, na połowę mam i teraz trzeba dozbierać drugie mniej więcej 1000 won. I będzie mnie stać na tą kolejną część, ale póki co chociaż połowę pasywy wbije i zobaczymy, ile to da. No bo tutaj, jak zobaczysz, no to masz tą pasywkę i ona daje 10 odpona UM. No i teraz ja sobie zrobię, czekaj, bo nie wiem, czy naglewi jest ten. Są te te paski, dobra. Eee, tak, tak, tak. I teraz 1, 3, 1, 2, 3 i tak do G5 powinno dojść nawet do G6 i mamy 15, więc jesteśmy 5 mniej niż powinienem mieć, ale nadal blisko. A brakuje jakieś tam te 900 won. I będzie P. Nie miałem jak wcześniej nagrać, no bo miałem elektryka w domu, plus teraz odkurzacz jeszcze w tle wchodzi, więc na szybko. Dorobiłem to, mamy wszystko i będzie pasywa na P. Natomiast budżet jest tak wykończony, że nawet nie jestać na duszę zaklętych. Jest problem, ale to nie jest problem, którego nie da się rozwiązać. Wklikajmy tylko sobie tą pasywę do P. I będzie po temacie. Chociaż kolejna rzecz skończona. Yy, na ostatek chciałbym się raczej skupić na ekwipunku i to na tym dokończyć. Już sobie to PvP obrażenia, znaczy odporność na obrażenia UM 20%, plus speta 5%, 25%, także jest całkiem przyjemnie. Teraz tylko pobiję bossy, pójdę sobie na strażników, tam wydropię parę krysi. No i jak się uda, to poklikam jeszcze ekwipunek. Na razie stać mi tylko na jedną. E Sportową próbę na zbroje na plus 9. No i bardzo bym prosił, żeby weszło dodatkowy procent od ponad ludzi zawsze w cenie. Raz, dwa, trzy. W moje ręce wpadasz ty. Mm -hmm. no jak zwykle, kurwa. To jak nie zbroja, to może pani Pasa wejdzie. Daje mi 2 plus 2 plus 3 i plus 1 plus 1 plus 2, jeżeli chodzi o ludzi i umy. No i tutaj 29 na 30, przez główny i 47 na 50% 30% NCP. Wchodzisz kurwa w moje ręce i zobaczmy przeskoki, przeskoki są dziwne, 2, 3, 2, 1, 2, co jest kurwa dziwny ten przeskok, ale nieważne, ważne, że zrobione. Kusi tak bez nagrywki kliknąć, bo wtedy zazwyczaj wchodzą i temy, ale no nie odpuszczę. Na 30%, 6 krysi, ze sklepu trochę zeszło, 82 wony zostały po zakupie, 6... Jak nie pójdzie, to trudno. Idę spać i w dzień, ostatni dzień, czyli w sobotę, siądę i podropie, więc wtedy jeszcze jakieś próby się może wydarzą. Ale ence pence, siedzisz kurwa w mojej ręce. Mamy dzisiaj ostatni dzień naszego challenge'u znaczy w teorii, no bo później jak wygram, no to mam postacie i gram dalej, ale będę rozwijał do PVM już, nie do PVP, natomiast no jutro mamy ten turniej, tak jak już mówiłem, no i co teraz robię? Siedzę głównie na kurczakach, zbijam, otwieram szkatułki, dropię krysie. Natomiast, czy będę otwierał jakieś openingi? Chyba nie, bo tego nie będzie za dużo, bo nie mam dzisiaj za dużo czasu, niestety, no a też podliczyłem, co by mi dało skończenie itemów na 9, nie ta postać nieważne. No to w każdym razie doszłoby mi tam chyba 15% na ludzi, więc to już jest takie. Robienie na siłę, co wiele nie zmieni, ale zrobić można, bo by wypadało. Dlatego też będę sobie otwierał te szkatułki, po prostu bez nagrywania jakichś tam openingów. Ile krysi wydropię? Tyle wydropię, jeżeli coś wydropię w ogóle. No i sobie poklikamy, zobaczymy. O, strażniki lasu, dobra, strażnik, strażnik. E, chodź tu, chodź tu, chodź tu, ha piąteczka, trzeba to oczywiście sobie zbijać, zaproś do grupy, siemanko I tutaj daj mi na tego, na wartość ataku, no bo tutaj wiadomo, krysie dropią, no to trzeba to pozbijać Damyńc słaby, to jest jasne, te postacie pod pvm są żulami strasznymi, natomiast no lewy pod pvp jest takim myślę Średnio zaawansowanym kozakiem, no i co dalej, no to tak jak mówię, jak ktoś podropie krysi, poklikamy i widzimy się już jutro na turnieju. Policzyłem sobie rękawice i. bo teraz tak, mogę klikać EQ, owszem, ale tylko tyle. I <laughs> mi da 12 na ludzi, jeżeli wszystko mi wejdzie. Natomiast zawsze można zaryzykować z rękawicami i to jest mocno riski, no bo mam jedynkę, trójkę i teraz tak. Kupuję taką, to mam dwójkę. Kupuję jeszcze jedną, mam jedynkę i teraz będę miał. Drugą, czyli mam dwójkę. Z dwójki, dwójki robię trójkę, trójka, trójka i mam czwórkę, i potem moja czwórka plus ta czwórka na piątkę. Bardzo riski biznes i szanse powodzenia totalnie, totalnie minimalne, ale, 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 jeżeli by się powiodły, to byłoby świetnie, nie? Tylko tutaj potrzebuję jeszcze troszeczkę wonów, więc sobie dam wszystkie. No i ulepszanie rękawic jest. Teraz tutaj nie ma, dobra. Znaczy, no nie dobra, ale jest ta jeszcze jedna za 89 wonów na rynku, więc ją jeszcze kupię. <laughs> Najwyżej będę mocno stratny na tym, ale dużo aż tak to nie, więc spróbujmy. Ulepszanie. 1-1, jeden, jeden, daj dwa. A, nie ma wonów. 135. Jeszcze raz rękawica, daj dwa, jest dwa teraz, daj trzy, kurwa. I nie ma. I trzeba mi jedną dwójkę albo dwie jedynki. A w międzyczasie, kiedy będę próbował kupić rękawiczkę, to spróbuję sobie bransoletkę kliknąć. Jest 11 Krysi, nie jest tego dużo. I na przykład zawiodłeś. I na przykład pewnie drugi raz zawiodłeś. No i kurwa Krysi nie ma. No świetnie. Pobiegałem na szybko odchłankę. Jest na dwie rękawice jedynki, i zobaczmy. Mix i mix i teraz jest to ostatnia próba, jeżeli to się nie uda, to pierdolę te rękawice i wracam do klikanieku, natomiast jeżeli się uda, to myślę, że będzie dość ciekawie, więc dwójka jest, dwójka i teraz na trójkę jest, trójka i trójka, 55% i kurwa nie mam Miangów, ale skomik, dobra, no to ulepszanie rękawica i kurwa nie ma. Niestety, pas. No to jak? Próbujemy. Kolejnej temy na 9. 93 dusze. 31 kryśli. Drapie cały czas. Jest już coraz ciężej, ale spróbujmy. Zaklęty naszyjnik na 7, na 8, na 9. Zajebiście! To jeszcze oddaj mi tak przy kolczykach i się nie gniewam, pani Glewiko Na 8, na 9. Aj, kurde, karamba. Jeden kryś. Idę do na szybko. Na szybko dokupiony, no to próbujemy na 9. 30%, hop! Aj kurwa karamba, not good situation. Próba kolejna, trzy wydropione, trzy dokupione i kolce na 9 wchodzą mi teraz. i kurwa, pięknie. <laughs> no to podczas bicia strażnika. Kolejne sześć krysi już wydropione, no to spróbujmy bransoletę na 7. Ajajaj aj, aj, karamba, kurwa spaliłaś. Dwa Krysie muszę dokupić. Na szczęście trochę wonów jest, chyba że teraz jeszcze wydropię stąd i stąd. Ale jak nie, to dokupię i spróbujemy. Patrzcie kogo spotkałem: Zawodnik Ligi, kurwa lekko półśmieszny, który może mi w sumie w dzień wpierdolić porządnie, ale ukradnę mu bossa. A co się będę? No Wydropiłem kryśia. Ukradłem Bigiemu. Nie dam mu tak łatwo ugrać tego PvP. Branza na 7. Dojdzie trochę HP, dojdzie trochę luda. Głównie o tego luda chodzi. 55%, wyjdź kurwa, no i pięknie, no i klasa, no i o to chodzi Wizerunki Battle Passa sprzedane, bony wjechały, kry się kupione, ekwipunek Branza na plus 8 wchodzi teraz, zajebiście I na plus 9 wchodzi teraz, no kurwa niedobrze Branza na 9, podejście drugie albo trzecie, NCPC, wejdź w moje ręce Pięknie. Ostatnie kliknięcie itemka, które co ciekawe, totalnie nic mi nie da praktycznie, bo jeden na ludzi i <laughs> to tyle, i jeden defa. Ale kliknę dla sportu, być może rano pojawił się jeszcze wony ze sklepu, wątpię, aby to się wydarzyło, ale jeżeli to wtedy jeszcze doklikamy sobie w dzień. Natomiast ze mnie będzie. Ostatnie kliknięcie, buty na 7, Ej, chociaż weszły. Za chwilę mamy to PVP, a ja tak w sumie sobie zdałem sprawę, nie pokazałem Wam bonusów. I statystyk w sumie. Więc zacznijmy może od silny na ludzi 797, odporność 92%. I teraz musimy zjechać da w dół klasy. Silny na klasy 40 i odporność na klasy 12. Teraz um. UM i tutaj powinno być obrażenia UM 60, znaczy odporność na UM 66% i odporność na obrażenia UM PVP to jedno w drugie wchodzi, tak jakby, to jakby nie wiem, połączone, oddzielne bonusy, działają tak samo. To jest dziwne, ale 60%, niwelacja 10% i obrażenie umiejętności 156%. I tutaj jeszcze ninja, odporność na ninja mamy 10% i silny na ninja. 57%, a jeżeli chodzi o statystyki, na tej postaci zbiłem 4167 metinów, 10485 bosów. To jest na mapach i teraz na dungeonach wykonane dungeony 1533 i zabitych graczy 657. Przejdźmy jeszcze na woja. Na woju 6802 metiny, 13333 bosy, 1590 dungeonów. I 192 graczy. Widzimy się o 14. To co, ready? Czekaj, muszę wyłączyć Face'a. wyłączyć powiadomienia, żeby mi nikt nie pisał. A, a jesteście w stanie. Ale nie musimy i... dawać pojedynku u mnie pojedynek już na arenie samoistnie zrobione. A. No to co, Rydy? No dawaj, go. Chciałbyś kurwa. Oj, że trucie nie weszło. To, to, misiu Aha, uciekł mi spod tego, spod Hita. No nieźle. No ja, pierdolę, będzie tak biegał, kurwa. No nie mogę. Ej, ale ja się stresuję. Co za nie. Typ. Co za typ? Ja pierdolę! Co jest? Kurwa! Stój! Nie ma kurwa! Gdzie biegniesz? Nie ma kurwa! Uciekania takiego! No nie mogę! Jeszcze kryta mi zajebał! No kurwa! I ucieka mi spod hita! I jeszcze to wygra! Co za chuj No i kurwa GGWP No i się manko, No i siemanko Co jest? Ajajaj Ja się tak Problemy. stresuję Ja się tak stresuję, że to jest niepojęte Dobra weź nie wiem czy resetuj Nie jak się wstaje to się resetuje No nie, bo ja, ja żyję No ale masz pełne Bo pisał komendę Dobra, musimy chwilę odczekać, bo ja tu po prostu dostałem stresu ja, przy tym tropie Ale pizda, no i hoj I przegrałem Co <laughs> jest? No i... Chuj. Dobra, poczekaj, jeszcze może się uda, no nie maruć O kurwa lipa <laughs> Dobra, lecimy dalej No to dawaj, go Kurde, przepaliłem Ogólnie to chyba nagle mi się nie da targetu zaznaczyć, tak wam tylko powiem, bo to zostało kiedyś poprawione. Kiedyś próbowałem i nie mogłem, chyba że jestem nobem i nie potrafię. Więc pewnie ktoś na czacie pisze, dlaczego nie klikam w target na szybko, jak on się chowa wkrycie się. Albo no nie umiem, no też tak może być. I ten odpych paskudny. Dobra. <laughs> Aha, jeszcze trucie nie wchodzi. To odpycha, kurwa. Ja weszło. Bamboo, weź to, komentuj. Nie ma co komentować, kurwa. <laughs> Czytam czat. <laughs> A co tam piszą na tym czacie? Bo ja mam wyłączony. No w skrócie śmieję się z... Y... Arka 5 lat graja... Y... Dagerem. No dobra, ale ja mam trochę lepszą postać jednak, no. Dobrze, jest dobrze chłopakiem. Tak ja robię. ci nagle nic nie biję, kurwa. No jak to nic, co ty gadasz? No ja ci nic nie biję. To jest chore. Halo... No pa, ja ci nic nie robię, totalnie kurwa. Kurde, co ja zrobiłem? No, stary. Co jest kurwa? No pa, ja ci totalnie nic nie robię. Czy ja kurwa czegoś nie mam? No wiem się dalej nie... Co jest? Ogólnie ci nie mówiłem, ale to będzie na odcinku. Ja mam alchemię, topas wyborny no. i ametyst. Aha, i skąd niby kurwa? Kupiłem. Dobra, no to nieźle, no. <grym> kupiłem. No to, no tak, kupiłem. Kurwa. No to nieźle. Pakuj żóle kurwa, no niestety. <grym> Co, się dalej jeszcze czy nie? Bo nie No wiem. dawaj, lecim, lecim. No kurwa, jest do. BO10 Ej, jest 300 osób na razie, nie? Dawaj. A jak coś to refling... A nie ma reflinka w opisie, no ma, trudno. Ready? Ja, wrócę. Ready? Oho, i to jeszcze nie weszło. I TO weszło! No nie mogę! No nie mogę, kurwa. No nie, no i chuj No pa jak ja ci kurwa nic nie robię. A dlaczego wem 1 ty mi coś piłeś? No właśnie ja nie wiem bo wem 1 ci napierdalałem jak kurwa zły. Nie no, no może tak się wydaje, kupu, bo ja też mam nie. teraz przewagę tutaj e, w uciekaniu, ale możemy iść na mapę Oktagonu i tam spróbować na przykład No to kawę. możemy pójść jeszcze na Oktagon. No bo ja nie wiem jak to teraz werdykt w sumie zrobić, tak szczerze. No miał być Oktagon, a nie arena. No nie no, przecież potem gadaliśmy, że na większej. Dobra, teraz. Nie no, teraz będziesz gadał w ten sposób. No oczywiście. Jaki to jest manipulator. <laughs> nie no, ja już to przegrałem, bo to widzę. No nie ma chuja. Ja ci nic praktycznie nie robię, nie? 9 jeden ci biłem po jakimś. A ja jeszcze godzinę koncilla. temu się srałem, że ten amulet blasku z plusem, który ty masz, dać no, taką No ale przewagę. właśnie, Właśnie to jest dla mnie kurwa dziwne, bo ja mam te odpoklasy, nie? Mi tutaj też uciekanie ja, myślę, pietro. że sporo daje. Nie ma co jednak. I to odpychanie. Ja myślałem, że to odpychanie mi nic nie da. Tak jak się piliśmy nie, na świątynię nie No to, to odpychanie daje tyle, że nie jestem w stanie cię i podejść, nie? Za dużo razy mi dawałeś próby też, jak w tygodniu tam się biliśmy, nie? I to też mi dużo no, dało, bo być. mogłem trochę wyuczyć się uciekaniem, nie? Wyjazd na dungi Dobra, ready? A weź właśnie, bez uciekania dawaj jedno, jestem ciekaw Nie widzę problemu, dobra Dawaj, no to go Jestem po prostu ciekawy, nie? Jak to wychodzi To to i tak tutaj muszę walić wszystkie skille, bo przecież hitami to ja nic nie uderzę Znaczy, też mogę sprawdzić, misy pewnie i tak będą. Hej, co pa? I ty mnie odpychasz i ja ci już kurwa nie mogę podejść, nie? <laughs> to dobrze, przynajmniej skile są prawidłowo działające na no. nie to co na PL-u. Tak. E, no, e. Sorry, nie. sorry, sorry. To już takie przyzwyczajenie. <laughs> no i patrz, i nawet jak stoisz w miejscu. Pa, i teraz <laughs> nawet cię nie odetchnąłem, nie? Ja, pierdolę, co jest? Co jest na tym oktagonie? Halo! No, już widzisz, dlaczego nie zrobiłem pasywki na PE kolejnej, tylko kupiłem Alchemię. Halo! No i ja nie jestem w stanie ci nic zrobić, nie? Gdzie jest opór? I patrzcie, to ja generalnie wiadejcie, nie mam w ogóle PZ procentowego, bo zapomniałem. Dopiero się zorientowałem godzinę temu. Więc, no, pozdro. Chociaż nie wiem, czy szansa na odzyskanie. Nie wiem, ja się tak nie znam za bardzo. Nie, odzysk nie wiem jak działa też nawet. Ja się tak nie znam, więc może się lepiej nie będę wypowiadał. To o, co, Oktagon próbujemy? Ale co to da? Chyba nic. No to dawaj na Oktagon, no. no. To czekaj, napiszę Niemczykowi, żeby mnie wytepał tam. Weź, Niemczyk, weź na tą mapę i możesz nas tam tepnąć tymi postaciami. No jestem ciekaw, jak to na Oktagonie wyjdzie. Dobra, jesteśmy na oktagonie. Tutaj publika jest jak coś, to wy. NPC-ty. NPC ty. No dobra, i tutaj to... tylko redkę wyłącz, nie? Redka, a faktycznie mogę mieć włączoną, to prawda. Tak. A nie, mam wyłączoną, dobra. A dajemy z tym? Z puffem czy bez? No z buffem, z buffem tutaj. Dobra, z bufem. No to co? Go? No to go. Kurde, w ciebie wszedłem. Ale mnie podciągnął, muszę teraz siąść normalnie, bo na kolana siedziałem. Chciałeś mnie, powiedzmy, nie będę brzydko mówił, oszukać powiem. Na amulet klasku plusem i sam siebie oszukajesz. Ooo... Ale jak oszukać na amulet? Po prostu nie, nie powiedziałeś mi o tym. No dobra, ja też oszukałem. Nie powiedziałem, że alchemię miałem przygotowaną. Aj, hoj. No i siema, no i cześć Jezus, trzy miesiące z życia prawie stracone, żeby tą postać zrobić Nie, no, jakie ja, trzy, no No dobra, już zakrąglimy do trzech Zakrąglimy. Ja pierdolę Odporność tina. na magię? Odporność na magię na chmurkę, dobrze mówię, Dobrze mówię Znaczy tam pytał, czy ten, na bossy to działa Jakie bossy? No, jak odporność na Unki yy... Ale to nie działa to działa tylko w PvP No to teraz się mogę solidaryzować z perfektem. Przegrane PvP i chuj. Hej, 300 <noise> ludzi. Dzień dobry Państwu Siema Wojtek, siema, a siema Ja pierdolę Ja dziękuję bardzo, było ciekawie. Nie powiem, że nie Nie, no dalej nie ma sensu, bo ja widzę, to już jest chuj, nie Możemy jeszcze skoczyć na arenę, nie wiem, mogę coś ściągnąć, ale no nie wiem co. Nie no bez sensu. Ale nie no, żeby tak wyrównać, zobaczyć, wiesz o co chodzi. Nie wiem co za no bardzo nie mogę wiem. ściągnąć. Może Talik? Bo on w sumie daje dość sporo. No dobra, no to weź go zrzuć i zobaczymy. Tutaj bijemy czy na arenę? Nie, no już dawaj tu on, bo i tak już, kurwa. Ja, ja już robię forfejt tak. No to ja, ja, ja teraz forfa No załóżmy, że wygrałem. Na no tym tak, No, to wygrałem. Dobra. No to już i tak wiesz. No, ready dawaj. No to i tak już wiesz, to już jest przegrane. To nie ma co kontynuować. Nie no, ten Dagger jest przykry kurwa. No jak to przykry? Przecież ty przez dwa miesiące praktycznie wygrywałeś. No, ale to jest właśnie kurwa, hit dla mnie, nie? dwa miechy, kurwa. Kasuje Big Maka na świątyni Fang z łatwością. A tu jeb, kurwa. Siemanko. Jeszcze ucieka spod tych hitów. Kurwa. No ale mam do tego prawo, no nie wiem o co ci chodzi Ja raczej. się śmieję, kurwa Ja nie wiem, ty to poważnie bierzesz, że... No poważnie? To ty mi godzinę temu psychę zryłeś, że, że masz amulet blasku z plusem Ty jesteś niezły, nie? Dzień dobry Polsko, witamy was bardzo, Donate. bardzo serdecznie w to piękne, słoneczne, sobotnie A Dziękuję bardzo Ej, coś się wywalił, chyba dobra. Problem uśmiechnięta dobra Pewnie zakryło. Bo ja zminimalizowałem ja nie streamowałem dawno, nie wiedziałem, że tak to działa. Jak zminimalizuję, zminimalizuję klienta, to się live wyłączy. Ekran na chwilę. No, no talik no, to def def nie miał, daje jakoś mega wiele. Daje no stare 13. Katie. To byś mnie zabił chyba, a ja jeszcze chwilę nie biłem. Nie, no biłeś cały czas. Gdzie ty chwilę nie biłeś? Chciałbym bardzo serdecznie podziękować trenerowi Bydlakowi. No i jesteśmy już po PVP. Niestety nie było nagrane z mojej perspektywy, bo zapomniałem włączyć nagrywanie z tych emocji. No i wyniki widzieliście sami. No, niestety przegrałem. Bywa i tak. Raz na tarczy, znaczy raz starczą, tarczą, a raz bez postaci. Także, cóż, postacie już oddałem Bigmenowi. Była taka propozycja, że chciał mi ją oddać, żeby nadal kontynuować grę na sezonie. Natomiast no, ja uznałem, że skoro umawialiśmy się na to, że PvP jest o postacie, to też nie chcę robić z gęby dupy i potem zabierać te postacie, że no w sumie to chciał oddać, to wziąłem. Nie, no już. Walić to. Wracamy sobie na serwer główny, natomiast akademia trwa tam chyba do 25. Więc jak ktoś tam chce, to oczywiście jeszcze coś tam sobie zdąży zrobić. Ja wracam na główny i zbroimy się, ulepszamy postkę i tyle. Jak widać, wujarek do PVP już chyba za stary. No, czasami tak bywa. Trudno. Bawiłem się świetnie przez te dwa miesiące. Ten ostatni tydzień to sami widzieliście po tym odcinku. Ostry zapierdol. No ale nie wystarczyło. Bywa. Także ja dziękuję za uwagę i widzimy się za dwa tygodnie na serwerze głównym. Na razie.